Cześć, z tej strony Piotrek Zarychta. Witam Was w 5. odcinku Zarychty na solo. Na samym początku chciałem Wam podziękować za bardzo dużo fajnych pytań. Jedno z nich już wybrałem dzisiaj i zostanie omówione na koniec podcastu. Resztę zachowuję na kolejne dni, bo się pewnie przydadzą, ale oczywiście zachęcam Was do dalszego komentowania i zadawania kolejnych pytań. Dzisiaj standardowo chciałem zacząć od relacji z ostatniej nocy. Mieliśmy 8 spotkań, kilka bardzo ciekawych. Także po kolei. Najpierw starcie w Detroit pomiędzy Pistons a Sixers. Tak szczerze Wam powiem, to naprawdę przykre patrzeć, jak w takim mieście jak Detroit, z taką drużyną jak Pistons, która ma fantastyczną historię, bo chociażby 3 tytuły mistrzowskie, jest tak pusto na hali. Ja wiem, że Detroit to jest miasto, które teraz przeżywa duży problem finansowy, ekonomiczny po załamaniu się rynku samochodowego, ale mimo wszystko fajnie by było, gdyby Pistons byli w stanie przyciągnąć do hali kibiców. No, oczywiście jest to możliwe tylko wtedy, kiedy będą grali dobrze, a póki co niestety po niezłym początku znów się wydaje, że może być coś nie tak. Przegrali dzisiaj z Sixers, wśród których wreszcie takie mecze, na które liczymy, zagrali zarówno Joel Embiid, jak i Ben Simmons. Embiid rzucił 30 punktów, Simmons zanotował triple-double, no i we dwóch poprowadzili Sixers do zwycięstwa nad Pistons. W drużynie z Detroit ciężko kogokolwiek wyróżnić, więc taki mały plusik dla Andre Drummonda za to, że w sezonie jak dotąd trafił 10-12 osobistych, czyli ma 83% skuteczności. Kolejne spotkanie, Miami Heat z Atlanta Hawks, tu bardzo krótko, Heat bez Whiteside'a, Atlanta Hawks bez Denisa Schrödera, mecz bez historii, jakoś tak, no, nie wiem, wybacz, nie spojrzałem na to spotkanie, wydawało mi się od początku nudne, nieciekawe i podejrzewam, że tak właśnie mogło być. Rockets Grizzlies to spotkanie, które miałem nadzieję, że skończy się tak, jak się skończyło. Memphis Grizzlies zagrali bardzo dobry mecz. Mark Gasol wymiatał pod koszami. W pierwszej połowie to po prostu liczba wsadów, którą on wykonał, chyba 5 czy 6, to nie wiem, czy kiedykolwiek miał taki mecz, że wykonał tyle wsadów, i pokazał idealnie po prostu, jak wykorzystać granie wysokim zawodnikiem przeciwko smallballowi rywala. Więc tutaj wielkie brawa dla niego, wielkie brawa dla trenera Fizdale'a, bo robią naprawdę bardzo dobrą robotę. Ale tego zwycięstwa nie byłoby bez tego, co to jest charakterystyczne dla Memphis Grizzlies, czyli fantastyczna obrona. Pożegnaliśmy co prawda już Tonego Allena, który gra w Pelikanach, ale ta obrona Memphis Grizzlies nadal żyje. I tutaj jedna statystyka, która to świetnie odzwierciedli. Do przerwy Rockets rzucili 57 punktów przy skuteczności 53%. Po przerwie 33 punkty przy skuteczności 31%, więc to jest jasna informacja, co zdecydowało o wyniku tego spotkania. No dobra, lecimy dalej. Bucks Hornets, zwycięstwo kolejne Milwaukee Bucks, na razie bilans 3-1 na otwarcie. Giannis Antetokounmpo jak dotąd 4 mecze, 4 razy powyżej 30 punktów, dzisiaj także. Niezłe wsparcie od Chrisa Middletona, niezłe wsparcie też od Mircy Teletowicza, który trafił 5 trójek. No i ważne zwycięstwo w perspektywie tego, że Hornets też mieli się liczyć w walce o playoffy, a Bucks dzisiaj zagrali chociażby bez Malcolma Brogdona, wydłużając listę zawodników nieobecnych. Pamiętacie, jak chwaliłem Dwighta Howarda za poprzedni mecz? No dzisiaj muszę go zganić, co prawda 22 zbiórki, za co chwała, ale tylko 8 punktów i statystyka tygodnia prawdopodobnie 0 na 9 z rzutów wolnych. Brawo Dwight, myślę, że Andre Drummond z poprzednich sezonów byłby z Ciebie dumny. Kolejne spotkanie, na które, wybaczcie, któremu nie będę poświęcał ani chwili dłużej. Dallas Mavericks przegrali u siebie z Warriors 103 do 133 i tyle. San Antonio Spurs pokonali u siebie Toronto Raptors 4 punktami. No i szczerze Wam powiem, nie dziwi mnie to zupełnie. Z tego względu, że wiadomo było, że San Antonio mogą nie mieć nazwisk, mogą być stawiani jako drużyna, która nie będzie wygrywać, a mimo wszystko będą robić swoje, bo Greg Popovich wymyślił po prostu tak dobry system, że i dobierani są do tego systemu tak dobrzy zawodnicy, że najzwyczajniej w świecie to gra zawsze ze sobą i tak samo było teraz. Spurs mają znowu świetne spotkania od kilku zawodników. Dzisiaj LaMarcus Aldridge w czwartej kwarcie rzucił 10 ze swoich 20 punktów. Sam praktycznie wykluczył z boiska Serge'a Ibaka, najpierw zajęcie z nim w małą przepychankę, a później wymuszając szósty faul zawodnika Raptors.
Swoje dorzucił Danny Green, który trafił 17, zdobył 17 punktów. Świetny był znowu DeJounte Murray na 16 punktów i chyba 14 zbiórek, jeżeli dobrze pamiętam. Także ten drugoroczniak już w tej chwili pokazuje, jak szybko wbija się do rotacji, jak mało w tej chwili Spurs mogą tęsknić za chociażby Corym Josephem, którego stracili ponad rok temu. W Raptors na pochwałę zasługuje DeMar DeRozan, który rzucił 28 punktów i wreszcie wyglądał jak ten zawodnik z poprzedniego sezonu. Wstrzelić się dalej nie może Kyle Lowry, dzisiaj tylko 8 punktów. Nuggets Wizards. Mówiłem, że wczoraj, że będzie ciężko znaleźć kogokolwiek, kto zatrzyma Johna Walla. No to John Wall zatrzymał się sam, bo nie trafiał po prostu swoich rzutów. No ale Wall jest już zawodnikiem doświadczonym, wobec czego znajduje inne sposoby na zdobywanie punktów, na kreowanie punktów dla całej drużyny, wobec czego skoncentrował się na wbijaniu się pod kosz i łapaniu fauli rywali. No i 13 razy trafiał z linii osobistych, do tego miał chyba 12 asyst. No i na plus zdecydowanie dla niego jest to, że miał komu podawać, bo 6 zawodników Wizards rzuciło 10 lub więcej punktów. Także tutaj naprawdę ta drużyna zaczyna fajnie funkcjonować. No i Wizards są jedną z 3 tylko drużyn, które wciąż nie mają porażki, obok Grizzlies i Spurs, czyli są jedyną na wschodzie, która wciąż jeszcze ma 0 po stronie przegranych. Na plus dla Denver Nuggets zdecydowanie Nikola Jokic, który po pierwszym meczu, który rzucił 7 punktów i drugim, który zakończył z zerowym dorobkiem, tym razem 29 oczek. Także wreszcie to był ten Jokic, którego pamiętamy z poprzedniego sezonu, więc myślę, że kwestią czasu jest, kiedy na stałe wróci do takiej dyspozycji. I ostatnie spotkanie ostatniej nocy, to w którym liczyłem, że Sacramento Kings wygrają z Phoenix. I to jest idealny dowód na to, że moje typy się nie sprawdzają. Także jeżeli gracie sobie gdzieś u Bookmachera i chcielibyście typować, nie słuchajcie moich rad odnośnie tego, kto wygra mecz, bo ja po prostu nie trafiam. Także o. Suns mieli w tym spotkaniu 19 punktów przewagi już po pierwszej kwarcie. Bardzo długo tą przewagę utrzymywali, grając naprawdę solidny atak. Grali dzisiaj bez Erika Bledsoe, który po żądaniu wymiany został odesłany do domu i na razie nie będzie go z drużyną, prawdopodobnie już do momentu, aż nie zostanie wymieniony do innej drużyny. Także Suns musieli grać nieco inaczej. W pierwszej piątce wyszedł debiutant Mike James i odpłacił za zaufanie trenerowi Jayowi Triano, bo to on trafił decydujący punkt na 14 sekund przed końcem. Bowiem tą 19-punktową przewagę Suns stracili. Kings głównie dzięki świetnej postawie Garetha Temple w czwartej kwarcie, który trafił 5 trójek, doszli rywala, ale Temple w samej końcówce zawiódł, bo najpierw trafił tylko jeden z 2 rzutów wolnych, a potem rzut na zwycięstwo po prostu spudłował. I tyle, jeśli chodzi o mecze z ostatniej nocy. Także widzicie, że sporo się działo. Były ciekawe spotkania, które polecam wam obejrzeć. Chociażby właśnie Rockets z Grizzlies, czy mimo wszystko Suns z Kings. Jeśli chodzi o newsy, wczoraj pojawiła się informacja o tym, że Stephen Curry za rzucenie swoim ochraniaczem na zęby w kierunku sędziego dostanie 50 tysięcy dolarów kary i żadnego meczu zawieszenia. I powiem wam szczerze, jak tylko to zobaczyłem, to od razu sobie pomyślałem o tym, jak CJ McCollum został zawieszony na pierwszy mecz tego sezonu, gdy nie wiem, czy pamiętacie tę sytuację, ale w trakcie preseason w jednym z meczów Portland, zdaje się z Phoenix, ale mogę się mylić, przeciwko komu, doszło do małej przepychanki na boisku i McCollum opuścił ławkę rezerwowych. Wszedł na boisko podczas tej przepychanki i z automatu za coś takiego jest kara zawieszenia na jeden mecz. I McCollum musiał to odczerpić w spotkaniu otwarcia sezonu. I wydaje mi się szczerze, że taryfikator, który został zastosowany, oczywiście w stosunku do McColluma było to automatyczne zawieszenie, więc tutaj nie ma co dyskutować, takie są przepisy. Ale taryfikator, który pokazuje, że Stephen Curry za, wydaje mi się, troszeczkę większe przewinienie, bo to jest w pewien sposób obraza sędziego, dostaje 50 tysięcy dolarów kary i bez meczów zawieszenia, więc wydaje mi się, że gdzieś tutaj NBA musi coś zmienić w tym podejściu do karania, bo nie jest to po prostu adekwatne do winy, jaka została popełniona przez McColluma czy przez Curry'ego. Nie wiem, jak wy sądzicie, może napiszcie w komentarzach,
Czy waszym zdaniem McCollum powinien być lżej ukarany, czy też kary srożej? Bo to wiadomo, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dla mnie NBA powinna lekko zmodyfikować kwestię wchodzenia na parkiet podczas zamieszania jakiegoś na boisku przez zawodników rezerwowych, bo po prostu McCollum został dla mnie skrzywdzony. I drugi news. Pojawiają się już oczywiście drużyny, które chciałyby Erika Bledsoe. Wymienia się New York Knicks, Milwaukee Bucks i Denver Nuggets. Każda z tych drużyn chętnie by wzięła tego rozgrywającego. O Bucks już mówiłem i ja, i Łukasz Woźny w niedzielę w ramach Coast to Coast. Jeśli chodzi o Nuggets, to oczywiście przydałby im się rozgrywający, bo nie licząc Nikoli Jokicza, jedyną, powiedzmy, klasyczną jedynką jest Emmanuel Mudiay. I w tej chwili Bledsoe mógłby tam trafić. A jeśli chodzi o Knicks, to Knicks zdecydowanie potrzebują rozgrywającego, bo Frank Ntilikina, czy jak to się mówi, wybaczcie, nauczę się poprawnie, jak zacznie grać i zacznie grać dobrze. Więc Frank Ntilikina jeszcze nie gra, a Ramon Sessions z kolei nie jest zawodnikiem na pierwszą piątkę drużyny NBA, wobec czego Knicks zdecydowanie przydałby się porządniejszy rozgrywający, więc nie dziwię się, że oni są wymieniani wśród drużyn, które mogłyby takiego Erika Bledsoe przechwycić. Zapowiedź meczów kolejnej nocy. Dzisiaj mamy 6 spotkań. Na dzień dobry Cleveland Cavaliers podejmą Chicago Bulls. Dwayne Wade pierwsze spotkanie przeciwko swojej drużynie rozpocznie z ławki rezerwowych. Tyronn Lue już zapowiedział, że miejsce Wade'a w pierwszej piątce zajmie J.R. Smith, czyli szukamy nieco innego rozwiązania, jeśli chodzi o ułożenie po prostu rotacji przez Cleveland Cavaliers. Zobaczymy jak to wyjdzie. Drugie spotkanie, Orlando Magic Brooklyn Nets. Tu możecie spodziewać się dosyć sporego wyniku. To już będzie drugie starcie tych drużyn w tym sezonie. W pierwszym Nikola Vucevic rzucił rekordowe w karierze 41 punktów, także zobaczymy jak mu pójdzie w kolejnym starcie przeciwko Nets, wśród których naprawdę fajnie się ogląda D'Angelo Russella, także polecam. Dalej Celtics Knicks, jeden z dwóch spotkań, które podejrzewam będą do jednej bramki. Nie spodziewam się dużego oporu ze strony Nowego Jorku. No co najwyżej Kristaps Porzingis może zanotować trzeci mecz sezonu na ponad 30 punktów. No i myślę, że Celtics powinni wygrać to spotkanie, pomimo osłabień zarówno ze strony Gordona Haywarda, jak i nie wiadomo, czy zagra Marcus Smart. Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers. Myślę, że to pora, żeby Timberwolves wygrali wreszcie jakiś mecz dosyć wysoko w tym sezonie. Pacers chyba wciąż bez Milesa Turnera, który nie grał już w poprzednich spotkaniach ze względu na wstrząśnienie mózgu i uraz szyi, więc myślę, że jeszcze chwilę Turner odpocznie. A szkoda, bo naprawdę wyglądał zacnie w debiucie w pierwszym meczu tego sezonu z Brooklyn Nets i jego pojedynek z Karlem Townsem byłby naprawdę ozdobą tego meczu. A tak to mam wrażenie, że Wolves dosyć łatwo wygrają. Dalej mamy Blazers z Pelicans. Strasznie ciężko mi gdzieś tak zapowiedzieć ten mecz, wymyślić co to się może wydarzyć, bo z jednej strony mamy obie drużyny rzucają za 3 punkty, tylko jedne rzucają zawodnikami niskimi, a drugie zawodnikami wysokimi. I Pelicans są dla mnie bardzo dużą zagadką w tym sezonie, także spodziewam się, że znowu może być Davis i Cousins na 60-70 punktów i porażka, ale no, jak już wcześniej mówiłem, mogę się mylić. I ostatnie spotkanie dzisiejszej nocy, czyli Clippers Jazz. Bardzo szkoda, że nie będzie Miloša Teodosića, bo z dużą przyjemnością obejrzałbym jego pojedynek z Rickiem Rubio. A tak to będę zmuszony do oglądania prawdopodobnie Austina Riversa. No i jestem ciekawy, jak ze świetnie dysponowanym od początku sezonu Blake'iem Griffinem poradzi sobie obrona Utah Jazz z Rudym Gobertem i naprawdę niezłym w tym sezonie Derrickiem Favorsem. Także to też warto będzie oglądać. Okej. Przeszliśmy przez wszystkie stałe dotychczasowe punkty, a teraz nowy stały punkt, czyli pytania od Was. Tak jak mówiłem, dzięki za to, że się pojawiają. Zapisałem je wszystkie, będę trzymał w zanadrzu. Natomiast dzisiaj pierwszym pytaniem, które będzie, przysłał to pytanie nam użytkownik Iglo345. I pytanie brzmi, czy Rick Carlisle traci swoją magię, od lat uważany za czołowego trenera NBA, a z drugiej strony dawno nie rozwinął żadnego młodego zawodnika. Na siłę stara się grać nowoczesną koszykówkę, na przykład Dwight Powell kosztem Nerlensa Noela, ale czy ma do tego wykonawców? No i tak
Była mała dyskusja, bo pod tym pytaniem pojawiło się kilka komentarzy w odpowiedzi. No ja dorzucę swoje trzy grosze. Po pierwsze, pamiętajcie o tym, że Rick Carlisle jest tylko i wyłącznie trenerem w tej drużynie. To nie on dobiera zawodników, chociaż podejrzewam, że po tylu latach pracy on razem z Donnym Nelsonem rozmawiają często na temat tego, w jaki sposób mają być przeprowadzone transfery, jakiego typu zawodników potrzebują, więc myślę, że poniekąd wpływ na to Carlisle ma. Ale Mavericks są przede wszystkim zakładnikiem posiadania w drużynie Dirka Nowickiego, który nie chce kończyć kariery, który wciąż chce grać. No i Dallas ze względu na szacunek dla Niemca, za te wszystkie lata, które poświęcił dla drużyny, nie chcą go zmuszać do grania po prostu ze słabymi zawodnikami, więc starają się zbudować zawsze drużynę przynajmniej walczącą o playoffy i tak to dotychczas było. I dalej wydaje mi się tak to jest, przynajmniej w tym sezonie. Z drugiej jednak strony są już zawodnicy, którzy są szykowani na erę po Dirku. No, przede wszystkim Dennis Smith Jr. wybrany w tegorocznym drafcie, ściągnięty z Filadelfii w poprzednim sezonie Nerlens Noel. No i podpisany rok temu jako wolny agent Harrison Barnes, więc to są trzej gracze, którzy powinni stanowić podstawę dla tej drużyny w najbliższych latach. Oczywiście o ile uda się porozumieć z Noelem za rok w sprawie nowego kontraktu. No prawda jest taka, że niestety granie Dirkiem Nowickim z ławki rezerwowych nie przejdzie w Dallas Mavericks, więc Dirk musi wychodzić w pierwszej piątce. Jeżeli Dirk wychodzi w pierwszej piątce, to nie ma miejsca dla Nerlensa Noela, bo w obecnej NBA Dirk Nowicki nie ma szans być silnym skrzydłowym już. To już niestety nie te lata. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak przeciwko takim Golden State Warriors z Draymondem Greenem na czwórce radziłby sobie Dirk Nowicki albo z Cleveland Cavaliers, gdzie jako piątka już gra Kevin Love, którego trudno byłoby Nowickiemu pilnować, a tak to musiałby grającego silny skrzydło wybiegać na przykład za, nie wiem, za Jayem Crowderem albo Oklahoma City Thunder, gdzie do wyboru byłby na przykład Carmelo Anthony albo Andre Robertson, więc to wszystko powoduje, że Nowicki musi grać jako center, żeby kryć takich zawodników jak Zaza Pachulia czy Steven Adams. Więc to jest niestety dalszy etap tego bycia zakładnikiem posiadania Niemca w drużynie. I niestety w sytuacji, kiedy Nowicki musi grać w pierwszej piątce, no to Carlisle nie ma wyjścia. No i tak musi grać w ten sposób, bo to jest jedyna szansa dla niego na zrobienie czegokolwiek pozytywnego. To oczywiście odbija się na Nerlensie Noelu, który wychodzi z ławki, a powinien być graczem pierwszej piątki. I niestety to gdzieś tam powoduje, że ten bilans, ta gra Mavericks jest nieco gorsza. No. Ale tak jak powiedziałem, Carlisle jest dalej moim zdaniem świetnym fachowcem, bo naprawdę wyciąga maksimum z tego, co mu dostarczają. Pamiętajcie też o tym, że Dallas Mavericks nie są wymarzonym miejscem dla wolnych agentów, więc to też nie jest tak, że po prostu Dallas nie są w stanie, nie chcą dobrych zawodników, tylko często nie są w stanie po prostu ich do siebie ściągnąć. Pamiętacie chociażby historię z DeAndre Jordanem. Także koniec końców ja bym Carlisle'a nie skreślał, ja bym go nie krytykował, bo wydaje mi się, że w warunkach jakie ma, to wyciąga maksimum albo prawie maksimum z tego, co po prostu może. Okej, to tyle dzisiaj. Dzięki bardzo za wysłuchanie kolejnego odcinka Zarychty na Solo. Zapraszam oczywiście jutro. No i wrzucajcie kolejne pytania, żebym mógł jutro także na nie odpowiadać. Miłego dnia, do usłyszenia.